Mosiński Ośrodek Kultury przygotował na listopad sporo ciekawych zajęć i wydarzeń. Serdecznie zapraszamy. Mosiński Ośrodek Kultury przygotował na miesiąc listopad wiele ciekawych propozycji dla mieszkańców gminy Mosina. Wśród tych propozycji najważniejsze pozwolę sobie wymienić 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia przygotowany jest cykl forum, cykl programów właśnie oświetlających to święto. Między innymi odbędzie się uroczysta msza w intencji ojczyzny i bezpośrednio po tej mszy w Mosińskim Ośrodku Kultury tradycyjny koncert galowy. Podczas tego koncertu galowego wystąpi między innymi Olga Bończyk. Inne ciekawe, myślę, formy 22 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury odbędzie się specjalny wieczór, wystawa oraz wieczór autorski, wieczór poetycki, wieczór artystyczny poświęcony Wisławie Szymborskiej. W tym roku mija 20. rocznica przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla i z tego powodu przygotowujemy tę formę, między innymi z udziałem pana Kazimierza Krawiarza. Jest to mieszkaniec pobliskiego Kurnika, który w Kurniku bardzo mocno pasjonuje się rodziną Szymborskich. Między innymi w Kurniku, a właściwie w Bninie, istnieje Izba Szymborskich i właśnie z jego udziałem, jak również z udziałem innych form, wieczór Wisławy Szymborskiej, między innymi ulubiona muzyka Wisławy Szymborskiej, muzyka jazzowa grana na instrumencie, jakim jest trąbka, to również 22 w Mosińskim Ośrodku Kultury. Kilka dni później, bo 25 listopada, zapraszamy na koncert jednego z najlepszych wokalistów w Polsce. Janusz Radek zaprezentuje swoje utwory, przede wszystkim utwory, poezja śpiewana, utwory autorskie, ale też wiele, wiele ciekawych utworów z repertuaru innych wykonawców. Serdecznie zapraszamy 25 listopada Mosiński Ośrodek Kultury. Wszelkie informacje na temat działalności Mosińskiego Ośrodka Kultury, przygotowanych imprez, przygotowanego programu, które realizujemy na terenie Mosińskiego Ośrodka Kultury, dostępne na stronach internetowych Mosińskiego Ośrodka Kultury, również na stronie na Facebooku Mosińskiego Ośrodka Kultury, jak również na fanpage'u. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.